Cześć, witam Was wszystkich na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będzie dorobek kultury średniowiecza. Więc zacznijmy sobie od okresu, który nazywamy wczesnym średniowieczem. Kiedy to upadały cywilizacje starożytne, znaczy upadał w zasadzie starożytny Rzym, Cesarstwo Zachodnie, mieliśmy napływ ludów do Europy i te ludy zaczęły mieszać się z wcześniejszą kulturą, kulturą łacińską. No i w trakcie tej mieszaniny jakby też przestawały istnieć ośrodki miejskie, dużo z nich przestawało istnieć. Kultura w zasadzie została zachowana jedynie przez kościół, przez brak szkół. Wcześniej w Rzymie mieliśmy szkoły publiczne. Zanikała umiejętność też czytania i pisania wśród oczywiście ludzi świeckich, bo tak jak mówiliśmy, kościół zachował te umiejętności i regularnie kształcił duchownych. Miało to oczywiście wpływ potem na połączenie kościoła z państwem przez osobę, często władcy, który potrzebował wykształconych tutaj urzędników do rządzenia swoim państwem. Ale o tym sobie mówiliśmy też w poprzednich filmikach, tutaj będziemy się często do poprzednich filmików odsyłać. Jako tako możemy wtedy wprowadzić podział kultury. Zapiszemy sobie kulturę na uczoną, czyli kultura uczona i kultura ludowa. Kultura uczona cechowała się tym, że w zasadzie panował w niej całkowicie język łaciński i ona była upowszechniona identycznie w zasadzie wszędzie, gdzie kościół miał wpływ, była identyczna, jakby wzorce były przekazywane w szkołach, a podstawą wszystkich tekstów było oczywiście Pismo Święte, podstawą tego nauczania. A w kulturze ludowej natomiast mieliśmy duże zróżnicowanie, szczególnie jeśli patrzymy na regiony, które wpływały właśnie na kształtowanie tej kultury. I one tutaj, obie te kultury były oczywiście złączone silnie religią chrześcijańską. Taka całkowita nowość, a mieliśmy odrzucenie jeszcze jakby wcześniejszych takich antycznych dzieł. Mieliśmy tutaj ciekawe teorie, jak na przykład teorię świętego Augustyna. To jest święty Augustyn. Święty Augustyn. Taki dość znana postać. Święty Augustyn, może sobie jeszcze napiszemy, skąd był, z Hippony. On mianowicie zakładał taką, jest uważany za jednego właśnie z ojców kościoła. Żył na przełomie bodajże trzeciego albo czwartego wieku. Jakoś tak. Żył na przełomie IV i V wieku. No i on tutaj wystawiał taką teorię, że świat materialny w zasadzie nie ma żadnej wartości, jest całkowicie zły, liczy się tylko świat duszy i wszystko, co materialne, jest tylko więzieniem dla duszy i należy to odrzucać, należy tym pogardzać. Natomiast wiedzę należy przede wszystkim uzyskiwać przez oświecenie, dzięki oczywiście Bogu. Nie powinno się skupiać na niczym, co materialne, ani na otaczającym właśnie nas świecie, taki w sposób naukowy, ale tylko na tym, co dotyczy duszy. No taka ciekawa teoria. Ale później mieliśmy czasy Karola Wielkiego i mieliśmy wspomniany przez nas już wcześniej w przypadku filmików właśnie o Karolu Wielkim. Mieliśmy renesans karoliński. Skąd się wzięła w ogóle ta nazwa? Dlaczego renesans? Dlatego, bo mieliśmy całkowicie inne podejście do nauki, znaczy mieliśmy jej przede wszystkim bardzo duży rozwój. Wprowadzono system nauczania podzielony na dwa stopnie, wyższy i niższy, czyli tak zwane, mieliśmy 7 sztuk wyzwolonych, które tutaj widzimy, przedstawionych na schemacie. W zasadzie wam powiem, że nie zagłębiałem się wyraźnie w te napisy, która jest która, ale mieliśmy zasadniczo łacinę, dialektykę i retorykę. Dialektyka to był odpowiednik tak naprawdę logiki, a także mieliśmy geometrię, arytmetykę, astronomię
i muzykę. I to były takie właśnie te 7 sztuk wyzwolonych. One dzieliły się na trivium, w którego wchodziła pierwsza wymieniona przeze mnie trójka, czyli łacina, dialektyka i retoryka, a także quadrivium, i tam mieliśmy zasadniczo przygotowanie pod tutaj kierunek nauki filozoficzny lub teologiczny. Mieliśmy geometrię, arytmetykę, astronomię i muzykę. To jest bardzo dość ciekawe. Mieliśmy właśnie taki podział naukowy, on w zasadzie występował prawie przez cały okres średniowiecza. Bardzo popierał go szczególnie święty Tomasz z Akwinu. Możemy go już sobie podpisać, a napiszemy na obrazku święty Tomasz z Akwinu. O nim sobie jeszcze za chwilę trochę powiemy. Wróćmy do czasów Karola Wielkiego, kiedy następuje tak zwany początek uniwersalizmu średniowiecznego. Skąd się wzięła ta nazwa? Uniwersalizm w ogóle. No uniwersalizm, o, też sobie go zapiszemy. Uniwersalizm. Uniwersalizm, czyli jednakowość, gdyż kultura w zasadzie w każdym kraju chrześcijańskim była taka sama, były te same wzorce, te same ideały, właśnie idee, i dlatego mówimy na to uniwersalizm średniowieczny, czyli gdziekolwiek poszliśmy, mieliśmy to samo. U Arabów było inaczej, ale w całej, znaczy w sensie Arabowie mieli inną kulturę, ale w średniowieczu jakby te same, mieliśmy takie normy kulturowe w zasadzie, mieliśmy całkowitą jedność takiej chrześcijańsko-łacińskiej Europy. No i także w trakcie rządów Karola Wielkiego zrodziła się idea chrystianizacji innych państw, gdyż uważano, że skoro władza królewska pochodzi od Boga, no to inne państwa nie mogą być takie no, bezbożne, po prostu trzeba je schrystianizować. W zasadzie wprowadzono obowiązek, no i to prowadziło później właśnie do przymusowych chrystianizacji, jak na przykład nawrócenie no, przez krwawe wojny plemion Sasów. Choćby dlatego Mieszko przyjął szybko chrzest, żeby nie skończyć tak jak Sasi, no bo wiedział, że to jest tak nieuniknione. Także w tym okresie zaczęły się rozwijać klasztory. Może sobie podpiszemy. Klasztory. Ktoś rozpoznaje ten klasztor? No to jest klasztor na wzgórzu Monte Cassino, gdzie nasi polscy żołnierze walczyli w 1934, ale o tym myślę, no powiemy sobie za no, jakiś dłuższy czas. No, wprowadzono klasztory, które były takim centrum rozwoju kulturalnego w zasadzie. One były często z dala właśnie od miast, w bliskim sąsiedztwie wsi. Tam się kształcono, były skryptoria, w których przepisywano książki. Pamiętajcie, że książki pisano jeszcze ręcznie, jeszcze nie mieliśmy pana Jana Gutenberga, który wynalazł później prasę pisarską, więc pisano je ręcznie. Mieliśmy tam biblioteki, w których były przechowywane różne dzieła, ale przede wszystkim były tam szkoły, także dla osób świeckich, co było bardzo ważne. Ja też czasem kształcony, ale głównie oczywiście urzędników. No nie było tak, że chłopi mieli jakieś wykształcenie. W większości byli niepiśmienni i przez długi okres czasu, nawet bardzo długo potem, podpisywali się w ten sposób. To jest mój podpis. Podpisałem się krzyżyk. No ale to taka już bardziej ciekawostka. No ale w klasztorach właśnie zachowały się też takie szczątki tego, co zostało po Rzymie, i mieszały się one z tradycją chrześcijańską, a także jakby z tradycjami mnichów, w zależności z jakich ziem oni pochodzili. No i teraz przejdźmy sobie trochę do tego wspomnianego już świętego Tomasza z Akwinu. On wprowadzał nam tutaj poglądy, może ja bym je nazwał bardziej racjonalne, mianowicie, że odrzucał to, co powiedział święty Augustyn, a zakładał, że poznając materię, poznając świat, jesteśmy w stanie poznać samego jego stwórcę. No dość ciekawa teoria, on bardzo często zaczął nawiązywać, zresztą tak jak wszyscy filozofowie już od XII wieku, do myśli Arystotelesa. Tutaj mieliśmy taki początek wplatania się tej kultury antycznej ponownie w nasz żywot, bo wcześniej w zasadzie na początku średniowiecza ona była systematycznie wymazywana i uznawano tylko tutaj prawdy biblijne i kościelne za jedyne, a znikały właśnie te wcześniejsze dorobki kultury antycznej. No, przede wszystkim święty Tomasz jest uznawany też za jednego z doktorów Kościoła.
On wprowadził też pojęcie, że każdy na ziemi ma swoje miejsce, swoje prawa, ale też i swoje obowiązki i uważał, że wiedza, pogłębianie wiedzy nie stoi w żaden sposób w sprzeczności z religią, z wiarą, co zachęciło także później w ogóle te myśli zostały przyjęte i zachęciło to do dalszego rozwoju nauki, do ponownie badań w jakichś różnych dziedzinach, co oczywiście później zaowocowało. No ale wracając jeszcze do klasztorów, w XI i XIII wieku mamy całkowity rozkwit, największy rozkwit kultury średniowiecza. Wtedy to ten uniwersalizm bardzo mocno daje się we znaki. W zasadzie w każdej bibliotece, można powiedzieć, mamy te same książki, wszyscy posługują się tą łaciną, ale też w XI i XII wieku powstają nowe zakony, na przykład zakon cystersów, ale także zakony żebrzące, które były całkowitym przeciwieństwem tego, co było wcześniej, takie jak zakony franciszkanów. Zapisać Franciszkanie, ok, i Dominikanie. Tak jak sobie wspomnieliśmy, te zakony są żebrzące. To oznacza, że utrzymywały się one tylko i wyłącznie z własnej ciężkiej pracy, ale także z jałmużn, jeśli takie oczywiście otrzymywały od ludności. No, coś jest takie ważne jeszcze o nich, że one wyodrębniły się przede wszystkim ze środowisk miejskich, w związku właśnie z tamtejszymi potrzebami religijnymi, a ich takim nadrzędnym celem było właśnie duszpasterstwo wśród ludzi świeckich, co zresztą czynią do dziś tutaj osoby wierzące, szczególnie się w tym, myślę, że orientują. Nie posiadały jednak one żadnych majątków, dlatego jedynie te może te tereny właśnie własnej pracy, czy też może jakieś ewentualnie uprawy, no z tego żyli. No a także powstawały w tym okresie liczne szkoły, często prowadzone przez wspomniane wcześniej zakony, co było skutkiem decyzji Soboru Laterańskiego IV z 1215 roku. Także powstawały wtedy szkoły szczególnie przyparafialne, coraz powszechniejsze było kształcenie, ale miały one głównie na celu przygotowywać oczywiście chłopców do służby Bogu, czy też po prostu kapłaństwa, no ale też ewentualnie do wysłania ich do jednych z najbardziej znakomitych szkół w Europie, jakie wtedy były to uniwersytety w Oksfordzie, Bolonii, Padwie czy Paryżu. Tutaj pewnie w Paryżu też każdy kojarzy słynną właśnie Sorbonę. To tam był, no to tamten to był właśnie ten taki znany uniwersytet. Oczywiście wszystkie one funkcjonują do dziś, to jest bardzo ciekawe, więc na pewno niesamowitym przeżyciem jest studiowanie na nich na tak wiekowych uniwersytetach. Ale wszystko było też prowadzone zgodnie z zasadami scholastyki, to jest takie ważne pojęcie, sobie zapiszemy. Scholastyka. Było to udowadnianie prawd wiary w sposób właśnie naukowy. To jest oczywiście bardzo ważne, czyli udowadniano to działanie Boga i tak dalej przez naukę, co utwierdzało też tych ludzi wykształconych w wierze, musieli oni być po prostu wierzący. Ale także w tym okresie zaczęto coraz bardziej kontrolować wiernych i dbać o ich czystość, powołując m.in. trybunały inkwizycyjne, czyli po prostu specjalne sądy kościelne. Od 1231 roku było to za papieża Grzegorza IX. Oczywiście ich późniejsza działalność jest trochę mniej taka chwalebna, ale myślę, że nie będziemy sobie o tym więcej dłużej się wywodzić, aczkolwiek to nie zawsze było tak źle, jak nam to jest przedstawiane, a czasem było jeszcze gorzej. Więc ciekawych tutaj odsyłam pewnie do internetu, do książek, ewentualnie jakichś filmów. Ale między XII i XIII wiekiem mieliśmy też takie zdarzenie dość ważne, gdyż kształcenie kościelne nie zawsze dawało te wszystkie umiejętności, które potrzebowali, na przykład coraz bardziej rozwijające się rzemieślnicy i kupcy.
obsłupcy, na przykład rachowanie odpowiednie, czy też pisanie jakichś ważnych listów urzędniczych i tym podobnych. Nie zawsze, znaczy chodzi z punktu widzenia osoby takiej świeckiej, nie zawsze to obejmowała edukacja, dlatego między XII i XIII wiekiem mieliśmy pierwsze pojawienie się szkół prywatnych, zakładanych właśnie zazwyczaj przez też bogatych kupców i rzemieślników, którzy po prostu chcieli je sponsorować, żeby mieć później sprawnych ludzi, no i oczywiście zbijać na tym dobrą kasę. Wtedy także mieliśmy położone pierwsze podwaliny w tym okresie pod renesans, gdyż zaczęto się właśnie w nauce interesować coraz bardziej antykiem, szczególnie prawem rzymskim, co później doprowadziło do zrewidowania poglądów, ale o tym myślę, że sobie powiemy już w zupełnie innym filmiku. Ale wróćmy jeszcze sobie trochę do rozwoju tutaj. O, przejdziemy do kolejnych zdjęć. Powiemy sobie też o architekturze, też jest to dorobek kulturalny. Więc na początku mamy styl romański, który wykształci się już w IX wieku we Francji. W Polsce przypadał to jego rozkwit na XII i XIII wiek. Przykładem są na przykład drzwi gnieźnieńskie, myślę, że wszystkim znane, już nawet ich nie wstawiałem, przedstawiające życie świętego Wojciecha. Styl romański cechował się oczywiście bardzo grubymi murami, dlatego gdyż te budowle w większości pełniły jeszcze funkcje obronne, nie tylko ozdobne. Zauważmy też małe okna zakończone łukiem, które też bardziej się nadawały właśnie do obrony, ale są charakterystyczne dla kościołów romańskich. W środku ładnie zdobione, ale w większości pamiętamy zawsze w skale. Charakterystyczne są bardzo rotundy i takie, no brak takich ozdób na zewnątrz, ale takie solidne budynki. Ja mówię, że one są dla mnie takie zimne, nieprzyjemne, ale z tym należy kojarzyć zdecydowanie styl romański. Później mamy jeszcze styl gotycki, tutaj przykładów jest tak dużo, choćby katedra Notre Dame, ale widzimy tutaj jego charakterystyczne cechy, szczególnie wynalezienie właśnie tej zasady, że te kolumny wspierają większość ciężaru budowli i później te przypory na zewnątrz, tutaj widzimy to zastosowanie rzeczywistości, odpowiednie te różne rodzaje sklepień, tam krzyżowo-żebrowe i tak dalej, to można sobie poczytać, zainteresowanie, a także łuki, te wszystkie rozwiązania, łuki też w starożytnym Rzymie, no ale te wszystkie rozwiązania sprawiały, że budynki mogły być bardziej szczeliste, bardziej takie wysokie, potężne. Zaczęto wprowadzać wszechobecnie w środku witraże, już nie było już takich grubych murów, gdyż nie musiały one się, te budynki zazwyczaj nie służyły jako do celi obronnych. W środku mieliśmy pięknie zdobione witraże i celem tego wszystkiego było przekazanie jak najwięcej informacji wiary o Bogu. Dlaczego mieliśmy wszędzie takie obrazy przedstawiające na przykład życie Pana Jezusa i tak dalej, szczególnie to widzimy w starych kościołach, no po to, żeby nauczyć właśnie niepiśmiennych często wieśniaków, którzy przychodzili do kościoła tego całego życia, bo jakby duchownym by życia nie starczyło, żeby to wszystko opowiedzieć, a oni sami nie mogli sobie Biblii w domu przeczytać. Dlaczego? No bo była tylko po łacinie. Ale w tym okresie mieliśmy coraz większy rozwój języków narodowych, co jest no, dość bardzo ważne. Później może to nam nawet rozpocząć dość dużą rewolucję w kościele. No ale wtedy właśnie rozkwit języków narodowych prowadzi też to do powstania dzieł świeckich, co było wcześniej nietypowe. Mieliśmy jakieś rozprawy duchowne, filozoficzne, a nam się pojawiały tutaj też dzieła świeckie. Przykładem może być tu Boska Komedia, której zresztą streszczenie mamy na kanale, polecam, gdyż jest lekturą Dantego Alighieri, czy też Decameron Giovanniego Boccaccia, czy jakkolwiek się jego nazwisko czyta, które traktowało o życiu miejskim w tamtym okresie i daje nam do dziś dużo informacji o tamtych czasach. No i to by było w zasadzie na tyle, jeśli chodzi o dorobek kultury średniowiecza. Można by było mówić jeszcze naprawdę wiele, ale tutaj my się skupiamy tylko na takich podstawowych sprawach. Warto zauważyć, że te tutaj już się pojawiły pierwsze takie oznaki rozwoju dalszej myśli, nie tylko ograniczania się do pewnych jakichś utartych wcześniej wizji kościelnych, które dały właśnie podwalinek pod nadejście nowej epoki. Będzie to epoka nowożytna, ale od niej sobie dopiero zaczniemy następny filmik. I to na tyle z filmików właśnie z cyklu średniowiecznego. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.